Gascoigne, Ince i ta kontrowersyjna sytuacja, w której Ince podaje do Shearera. Shearer strzela gola dla drużyny angielskiej. Sędzia zdecydowanym ruchem pokazuje na środek boiska i choć Szwajcarzy i wielu kibiców miało wątpliwości, czy ten gol nie padł ze spalonego, Anglia prowadziła 1-0. Jeszcze raz ta sytuacja. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy Shearer był na spalonym. A to sytuacja, w której sędzia podyktował rzut karny dla drużyny Szwajcarii po zagraniu ręką Stuarta Pearce'a. Nie było to zamierzone, była to zdecydowanie ręka, tak zwana, jak mówią piłkarze, nastrzelona. Zobaczmy to jeszcze raz. Nie sądzę, aby Pearce chciał ręką zagrodzić piłce drogę do bramki. Turkilmaz wykorzystał rzut karny i w ten sposób niespodzianka na Wembley, bo jednak tak trzeba nazwać remis Anglików ze Szwajcarami w meczu otwarcia 1-1. Byli w bramce Van der Sar z dwójką Reitziger, z osiemnastką De Kock, z ósemką Davids. I widzimy tu już dobre sytuacje Holendrów. Z piętnastką Boharte, z szóstką Ronald de Boer, z czwórką Seedorf, z czternastką Wijgę, z siódemką Taumen, z dziesiątką Berchamp i z siedemnastką Jordi Cruyff. Strzał Seedorfa. Wijgę. I ręka, zdecydowanie ręka u jednego ze szkockich obrońców. To Berchamp. Kluivert długo nie grał, kontuzja kolana. Proces sądowy w związku z wypadkiem samochodowym to na pewno odbiło się zarówno na przygotowaniu fizycznym, jak i na psychice tego młodego przecież jeszcze piłkarza. Razem jeszcze obok bramki. Niemcy to jedni z faworytów tego turnieju, a w Czechach trudno było upatrywać drużyny, która mogłaby zagrozić najlepszym. I znów Meller. Do Bobicza. Jeszcze raz. Ale wyjaśnili sytuację obrońcy czescy. Helmer, Bobic, Christian Ziege. Kapitalny strzał i tym razem Kołba nie miał nic do powiedzenia. 26. minuta spotkania. Jeszcze raz oglądamy bardzo mocny i niezwykle celny strzał Christiana Ziege. A to już Andreas Möller. I powtórzył wyczyn swojego kolegi. 2-0 dla drużyny niemieckiej i trudno oprzeć się wrażeniu, że czescy obrońcy w jakiś sposób ułatwili Niemcom strzelenie tych goli. Nie bez winy był również bramkarz Kołba. Oba strzały jednak spoza pola karnego. To szansa dla drużyny czeskiej. W polu karnym, a jedenastkę wykorzystał Christo Stoiczkow. Po strzeleniu bramki Bułgaria oddała inicjatywę rywalom i 9 minut później pozwoliła im wyrównać. Po rzucie wolnym Jerro i zagraniu Sergiego wepchnął piłkę do siatki Alfonso. Choć w końcówce okazji do strzelenia decydującego gola nie brakowało, mecz zakończył się remisem 1-1. Strzał Rui Costy i tutaj sytuacja, po której padnie pierwsza bramka. Kardynalny, poważny błąd bramkarza Vitora Bailly. W zasadzie pierwsza jego taka interwencja i Brian Laudrup w 22 minucie pokonuje bramkarza Portugalczyku. Później już zdecydowana przewaga zespołu Portugalii. Na boisko wszedł Polia i właśnie po jego dośrodkowaniu w 53 minucie Sapir.
Mężaketa nie doznała w 23 meczach żadnej porażki. Rumuni po Mistrzostwach Świata obniżyli znacznie loty i trudno było liczyć na ich kolejny dobry występ. A jednak na początku inicjatywę przejęła drużyna Angela Jordanescu i to ona była bliższa zdobycia bramki. W 24 minucie Tricolores podcięli rywalom skrzydła. Po zagraniu Giorka Efa i błędzie Stelei gola strzelił Christophe Dugarry. Rumuni zerwali się jeszcze pod koniec pierwszej połowy, ale to wszystko, co byli w stanie pokazać. Po przerwie Francja mądrze się broniła, nie oddając już do końca wygranej i objęła prowadzenie w grupie B. Błąd Czerczesowa, brak asekuracji ze strony rosyjskich obrońców i tak się cieszy napastnik Lazio. Czerczesow zaskoczony swoim gapiostwem do tego stopnia, że nie interweniował. Tymczasem Karpin, Ilia Cymbalar, 7 metrów 5 i 1 do 1. Wyrównanie, kapitalna akcja bardzo aktywnego, bardzo dobrze grającego w tym spotkaniu pomocnika Rosji. 27-letni Ilia Cymbalar, na co dzień grający w Spartaku Moskwa. Także dobrze znany jako Nopko piłkarzom warszawskiej Legii. A to już ruszają Włosi. Dilivio. Do środka jest Cola, Cola wypuszcza wuj Kasiragiego. 2 do 1 w drugiej połowie. Dobry, emocjonalny. 72 minuta spotkania. Zastępuje go Goran Vlahovic. Piłkarz z Padwy. Włoskiej Padwy. 24 lata, 9 występ w drużynie narodowej. Prosinecki na pole karne. Vlahovic ponad bramką tureckiego bramkarza. Po raz kolejny. Turcy nadal atakują, nadal mają przewagę, ale ciągle brakuje im szczęścia. Tutaj niezwykle aktywny pomocnik Ogun. Chorwaci, padający deszcz na City Ground, nie odebrał wigoru piłkarzom obu drużyn. Tutaj dogodna sytuacja dla Chorwatów i niewiele brakowało. Bramkarz Rysty w tej akcji poszkodowany szarżował na bramkę Turków Goran Vlahovic. Dobrze wprowadził się ten piłkarz na boisko, kilka ładnych, dynamicznych akcji, ale w ostatnich sekundach naprawdę uratował zwycięstwo, o czym się przekonamy, dla swojej drużyny. Davor Šuker bez szczęścia. Popatrzmy, Vlahovic sam pędzi na bramkę Risti. 89 minuta meczu, Goran Vlahovic mija Risti. 1 do 0, stało się, stało się. Turcy przegrywają 0 do 1 po tym. Już szukanie sobie pozycji przez Bergkampa, przez Jordiego Cruyffa, który był daleko. Niewielki błąd bramkarza szwajcarskiego, który zbyt krótko tę piłkę wypiąstkował i Jordi Cruyff zdobywa swą pierwszą bramkę w reprezentacji Holandii. Nie zdążył już wrócić do bramki, dobrze ustawić się Pascolo. Odszedł od krótkiego słupka obrońca szwajcarski Hottiger. Było miejsce i tam właśnie zmieścił piłkę Jordi Cruyff. Później, pamiętamy, była jeszcze sytuacja znakomita dla Bergkampa, który w 75 nie wykorzystał. To znakomity wykop bramkarza Edwina van der Sara i szybkość Denisa Bergkampa. Tu już w pierwszej sytuacji jeszcze znakomicie broni Pascolo, ale przy dobitce jest bezradny i 2-0 wygrywa zespół Holandii uradowany Huss Hiddink. Zwycięstwo Holendrów mogło być wyższe. Mówiłem o tej sytuacji Bergkampa, również Jordi Cruyff. Hoekstra dobrze zagrał. Próbował jeszcze łapać Quentin za koszulkę.
pojechali na Euro 96 udowodnić, że sukcesy na Mistrzostwach Świata nie były przypadkowe. Udało się to tylko Bułgarom. W trzeciej minucie meczu Christo Stoiczkow po indywidualnej akcji pokonał Steleę i był to jedyny uznany gol w tym meczu. W 33 minucie kapitalnym strzałem popisał się Dorinel Munteanu. Piłka całym obwodem odbiła się za linią bramkową, ale sędziowie tego nie zauważyli. Brak formy sprzed 2 lat i pech to elementy, które wyeliminowały Rumunię z turnieju. Bułgarzy blisko ćwierćfinału. Bei zwei Weiße im passiven Abseits standen. Saki hatte 5 neue Spieler im Vergleich zum Russlandspiel dabei und 2 davon waren Diego Fuser und Enrico Chiesa. Fuser, Chiesa und der Ausgleich in der 17. Minute. Der Schock für die Squadra Azzurra nach einer halben Stunde. Apolloni mit Gelb-Rot nach Foul vom Platz. Die Azzurri nur noch zu 10. Die Folge Ungereimtheiten in der Abwehr. Maldini zögerlich, Kuka mit gutem Timing und Radek Beibel zum 2:1. In Durchgang 2 warfen die Azzurri alles nach vorne. Der Kapitän Maldini mit einer großen Möglichkeit. Und die letzte hatte Enrico Chiesa, aber es blieb beim 2:2. Pierwsza połowa bez bramek, w drugiej, w 53 minucie Alan Shearer zdobywa swoją drugą bramkę na mistrzostwach. Potem był rzut karny, którym fatalnie spowodował McAllister. Szkoci mieli jeszcze kilka okazji na wyrównanie, ale tak to zwykle bywa. Kiedy się ich nie wykorzystuje, traci się bramkę. Minutę po rzucie karnym Paul Gascoń, mocno krytykowany. Liberon Matiasa Zamera przynosi pierwszą bramkę. Pierwszy strzał jeszcze Dmitry Harin obronił, ale już dobitka strzału gracza Borussii Dortmund znajduje drogę do siatki. 1-0 w 56 minucie. Później nastąpiło wykluczenie Rosjanina Kochtuna i w dziesiątkę grając dwie bramki zdobył dla Niemców Jürgen Klinsmann. Szczególnie ta była rzadkiej urody, kiedy wydawało się, że bardziej pasuje strzelić niemieckiemu napastnikowi z lewej nogi, w ogóle nie przymierzając się, tylko w biegu po prostu uderzył znakomicie fałszem prawą w samo okienko bramki Dmitry Harina. 2-0 w 77 minucie prowadzą Niemcy. I już tuż przed ostatnim gwizdkiem sędziego, po podaniu wprowadzonego nieco wcześniej Stefana Kuntza, w dogodnej, czystej pozycji, po raz drugi w tym meczu Jürgen Klinsmann, 3-0 dla Niemców i... Jak silnym jest zespołem. Ich rywal, Duńczycy, choć zapowiadali walkę o zwycięstwo, nie mieli nic do powiedzenia. Aktualni mistrzowie Europy przegrali 0-3. Bramki zdobyli 2 Davor Šuker i Zvonimir Boban. Chorwacja dzięki wygranej jako pierwsza awansowała z grupy D do 1/4 finału Euro 96. Was billed as one of the stars of the tournament. A perfect ball from Carambo and a great finish. Seven minutes remain for France to hang on here. There's some defending to do. Oh, and a poor clearance that time. And it's Caminiero, and there's the equaliser. Znów dośrodkowywał Dzhorkaeff, a piłkę do własnej bramki skierował Lyubomir Penew. Nadzieję Bułgarów na korzystny wynik podtrzymał kapitalnym strzałem z wolnego Stoiczkow, ale w ostatniej minucie po indywidualnej akcji przypieczętował wygraną Francji Patrice Loko. 3-1 dla trójkolorowych, którzy z pierwszego miejsca w grupie awansowali do ćwierćfinałów. Bułgarom pozostało czekanie na wynik meczu Hiszpania-Rumunia. Za nami dwie rundy. The last team to beat the French 2.5 years ago was soon under the cosh. Romania to go through and made a good start. Javier Manjarin putting the Spanish ahead after just 10 minutes. But Spain couldn't build on that lead. And Florent Radusiu levelled for Romania in the 29th minute. With the score tied at 1-1, it appeared to be all over for the Spanish. Until Amor stooping at the far post, headed home from Alfonso Perez's cross to secure a quarter-final tie against England at Wembley on Saturday. Thank you.
dla angielskiej drużyny po skończonym spotkaniu ostatnim w grupie A Anglii z Holandią. To był knockout. Długo czekali, aż 8 lat, by zrewanżować się Holendrom za upokarzającą porażkę z 1988 roku. Ale po kolei, pierwsza połowa świetna i bramka Schirera po faulu Blinda na Insie z rzutu karnego. W drugiej Anglicy wzmacniają tempo. Wspaniale gra Paul Gascoigne, a także McManaman i Anderson. To oni są współtwórcami bramek, które strzelają. Sheringham, Schirer i Sheringham. Jest 4-0. Zanosi się na klęskę Holendrów. Rozpaczliwe ich ataki o to, by strzelić bramkę, by pozostać w finale. Uwieńczone powodzeniem golem Kleiferta. 4-1. Holandia pozostaje w ćwierćfinałach, ale Anglia urasta na drugiego obok Niemców faworyta numer 1. Szkocka drużyna to zespół niezwykle waleczny. Pierwszą połowę drużyną Szwajcarii grała z furią, nacierając, atakując bez przerwy i zdobywając wreszcie prowadzenie. Tylko wygrana, i to teoretycznie wysoka wygrana, dawała Szkotom awans do ćwierćfinału. Prowadzili 1-0 po strzale McCoysta, kapitalnym uderzeniu z 18 metrów w samo okienko bramki szwajcarskiej. Tak świata w Stanach Zjednoczonych. Z Bułgarią spotkali się dopiero na Euro 96 i mecz w Newcastle decydował o awansie do ćwierćfinału tej imprezy. Trójkolorowym udał się rewanż w 20 minucie po rzucie rożnym Bjorka. Finałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Mistrzowskiego tytułu bronią Duńczycy, ale w gronie faworytów najczęściej wymienia się Niemców, Włochów, Francuzów i występujących w roli gospodarzy Anglików. Włochy, Niemcy. Środa, godzina 20:25. 96 Extra is brought to you by... Wygra spotkania z walczącą o awans z Portugalią, grając w rezerwowym składzie. Chorwaci już wcześniej zapewnili sobie awans do ćwierćfinału, dlatego też Blażewicz nie wystawił w podstawowym składzie swych największych gwiazd Szukera, Bobana i Ladicza. Portugalczycy już w czwartej minucie zdobyli pierwszego gola. Strzelił go as Barcelony, Luis Figo. Jeszcze w tej samej połowie João Pinto podwyższył na 2-0. 7 minut przed końcem wynik ustalił Domingos. Wygrali Portugalczycy 3-0, ale w ćwierćfinale zagrają oba zespoły. Fuser grał bardzo aktywnie z Lazio. Był parę razy w dobrej sytuacji i to chyba moment, który mógł w tym spotkaniu wszystko przesądzić. 9 minuta. Zola zbyt łatwo, zbyt prosto i w rezultacie pozostaje ciągle bez straty gola w tym turnieju niemiecki bramkarz Kepke. Ale tych sytuacji w pierwszej części gry było wiele. Oto jeszcze raz Fuser wzdłuż linii bramkowej. Ponownie on, oddanie piłki i bardzo dobry strzał. A więc mogli Włosi w pierwszej części strzelić bramkę. Jedyna właściwie sytuacja to Clinsy. Wspaniała główka, ale dzisiaj zupełnie osamotniony. Właśnie nie miał partnera w ataku. Bobić wręcz słaby. Jeżeli mówiło się o nim, że to jest tak znakomity technik, dribbler, to dzisiaj nie zaprezentował właściwie w tym spotkaniu prawie nic. Donadoń. Piękny strzał. Znowu bronił Kepkę. Jeszcze jedna z ostatnich sytuacji, kiedy miał sytuację Kasiragi. Nie mógł to być oczywiście rzut karny. Wcześniej stracił kontakt z piłką i w rezultacie do przerwy było 0-0. Po przerwie znowu ataki i jeszcze jeden strzał Fusera. Mógł być bohaterem tego meczu. Rzeczywiście świetnie grał. To rzut wolny Mellera, ale liczą się bramki. W drugiej połowie, grając już od 60 minuty w dziesiątkę, Włosi właściwie stracili rytm i nie stworzyli w tym czasie, kiedy grali przy osłabieniu Niemców, więcej sytuacji. To moment, druga żółta kartka dla Strunca, jak mówił Andrzej Zydorowicz, rzeczywiście zadziwiająca postawa Niemca w tym spotkaniu. Nie mają już Kolera, Baslera teraz nie będzie mógł grać. Strunc to jest duże zagrożenie drużyny niemieckiej w tym meczu ćwierćfinałowym, który grać będzie z Chorwacją. To jeszcze jeden ze spornych momentów, chociaż trudno tu oceniać. Wydaje mi się, że faulu tu nie był, ale nie podjąłbym się do końca rozsądzać. Zresztą nie moje to zadanie.
Wydaje mi się. W tym momencie do ćwierćfinałów kwalifikowały się drużyny Niemiec i Czech. Lubosz Kubik zastąpił Kadleca w roli stopera i w roli kapitana. Strzelał lepiej niż Kadlec. A to już szósta minuta spotkania. Dośrodkowanie Jan Suchoparek i Czesi prowadzą z Rosją 1-0. Kapitalny Włosi remisują. Jest szansa i dziwny gol. Sam Paweł Kuka zdziwiony tym, ale uradowany, że strzelił gola. Fantastyczne podanie Jiří Němec z daleka. 50-metrowe podanie. Czesi również na ławce rezerwowych są szczęśliwi, że piłka trafiła w głowę Pawła Kukę, bo tak rzeczywiście się stało. Odbita gdzieś tam od czubka głowy przelabowała Czerczesowa, który sam nie wierzył, że wpadnie do siatki. Zobaczmy jeszcze raz. Kuka nawet nie spojrzał w kierunku bramki. A to Karel Podborski. Znów szansa dla Czechów. Fantastyczny strzał, tym razem poprzeczka. A to już druga część meczu, jakby na boisko wyszły dwie różne drużyny. Dmitrij Chochłow, Aleksander Mostowoi i Kołba nie ma szans. 2-1 dla Czechów, ale w tym momencie to oni byli ciągle w ćwierćfinale. Aleksander Mostowoi nie grał w pierwszej części spotkania. Dmitrij Chochłow. Berger był przy Mostowoju, ale go nie upilnował. Omar Tetradze. Radimov atakuje bramkę Kołby. Chyba faulowany, ale był Tetradze i 2-2. Rosjanie mają coraz więcej nadziei na zwycięstwo w tym spotkaniu, a Czechom zaczynają drżeć nogi. Wydawało się pewne zwycięstwo i awans do ćwierćfinału zaczyna się w tym momencie oddalać. Przy remisie jednak w tym meczu i przy remisie, który wówczas był na Old Trafford, to Czesi wchodzili do ćwierćfinału. Jeszcze raz gol Omara Tetradze. Teraz potrzebowali zwycięstwa Niemców nad Włochami, aby mieć nadzieję na awans do ćwierćfinału. Jeszcze raz. Bieszczasnych nie grał w pierwszej połowie. To dziwne posunięcie Olega Romancewa, ale teraz popisał się kapitalnym strzałem i dramat Czechów zaczyna się pogłębiać. Od 0-2 do 3-2 dla drużyny Rosji. Nie. Szmicer! I Czerczesow może wyjąć piłkę z bramki, a radość Czechów jest wielka. Dobre posunięcie Duszana Uchrina zdjął z boiska Kukę. To właśnie trener drużyny czeskiej. Wpuścił Władimira Szmicera i ten młody zawodnik cudownym strzałem w 87 minucie pokonał Czerczesowa. Jeszcze raz Szmicer. Po tych mistrzostwach ma już grać we Francji. Nottingham Turkom przyszło potykać się z drużyną Chorwacji i znów wydawało się, że, przepraszam, Portugalii. Znów wydawało się, że Portugalczycy zwyciężą bez żadnych problemów, a jedyną niewiadomą jest ilość goli, jakie wbiją do tureckiej bramki. Nie udało się João Pinto. Ale wreszcie dopięli swego, a strzelcem bramki obrońca Fernando Couto. To ładny i znany już wcześniej sposób radości ze strzelenia gola. A więc dzięki golowi Couto Portugalia wygrała z Turcją 1-0. Ponieważ Portugalczycy wygrali z Chorwatami, więc Duńczycy w meczu z Turcją mogli nastrzelać bramek choćby 10 i to też by nie pomogło. Turcy natomiast chcieli zdobyć choć jednego gola w tych mistrzostwach, aby pożegnać się z nimi godnie.
najlepszy zawodnik drużyny Danii, Brian Laudrup. Gdyby Laudrup miał z kim grać w swoim zespole, wówczas może Duńczycy zaszliby wyżej, może awansowaliby do ćwierćfinału. Bezwzględnie najlepszy piłkarz, jego brat Mikael, mimo dobrej gry, najlepsze momenty ma już niestety za sobą. Błąd Duńczyków i Allan Nielsen strzela drugiego gola. Wspaniali duńscy kibice jeszcze wierzą, że ich drużyna zdoła awansować do ćwierćfinału i dalej będzie grała w Euro 96. Tymczasem kontratak Turków. Oni chcą strzelić choć jednego gola w tych mistrzostwach. Safet. Ta bramka jednak nie będzie uznana. W górze chorągiewka bocznego sędziego. I może 20 cm na spalonym turecki napastnik. Jeszcze jedna sytuacja, jeszcze raz w głównej roli Brian Laudrup. Trzecia bramka w mistrzostwach, niestety na pożegnanie Euro 96. Szkoda, że tak znakomity piłkarz nie będzie już dalej czarował kibiców na Wyspach Brytyjskich. Duńczycy pojechali do domu. Dotychczas moment Mistrzostw Europy. Cudowna bramka Paula Gascoigna. Pani, a tymczasem w pierwszej połowie ładne interwencje Suvisarety nie pozwoliły, żeby Anglicy strzelili bramkę. W drugiej z kolei Seaman popisywał się znakomitymi interwencjami i w efekcie 90 minut bez bramki. Podobnie jak i dogrywka, w której pierwszy raz mieliśmy szansę oglądania złotej bramki, ale ta nie padła, a później karne. Tych lepsi okazali się Anglicy. Nie tylko skuteczni, ale i Seaman, broniący strzał Nadala. Wygrana 4-2 z karnych i awans do półfinału. Już mogli tutaj w tym momencie Chorwaci prowadzić 1-0. A tu jest ewidentny rzut karny. No i Klinsmann oczywiście takich sytuacji nie marnuje. 1-0 dla Niemców. Bardzo i ładnie. Za chwilę zobaczymy tą sytuację, o której mówiliśmy. To kopnięcie Zigiego przez Bilicia. To jest o tyle dziwne, że tutaj będzie widać, że sędzia był w pobliżu. To on stał obok. O, za to. O. I sędzia, proszę, sędzia jest. Musiał to widzieć. Dziwna reakcja sędziego. No ale można powiedzieć, że sprawiedliwości stało się zadość, bo to spotkanie jednak Chorwaci kończyli w dziesiątkę. Tak, z tym, że ta druga to nie była czerwona kartka. No tu ewidentny błąd zawodnika, który szedł za Klinsmanna. Ale Szuker to strzelił jak profesor przecież tą bramkę za Chorwacją. Tak, błąd Freunda tak. I Szuker, prawda? 1-1 i tutaj właściwie jeszcze wszystko było możliwe. No właściwie to wtedy przepiękna bramka. Większe szanse w tym momencie mieli już Chorwaci, bo cały czas, trzeba przyznać, dominowali w środku pola i strzelenie wyrównującej bramki no, dawało im jakiś taki komfort, czyli ten przysłowiowy wiatr w żagle dostali. I nagle... O. No i właśnie, to jest właśnie ta sytuacja. Czerwona kartka dla Stimacia. To znaczy żółta. W efekcie była czerwona, to jest druga żółta. Druga żółta, tak. No i później Chorwaci już musieli grać w dziesiątkę, chociaż grali znakomicie, prawda? Nie widać tego było, że grają w osłabieniu. Bramka Sanera. Decydujący moment tego spotkania, 2-1. W moim przekonaniu tutaj był również faul w ataku zawodnika niemieckiego.
O, przed dośrodkowaniem. Przed dośrodkowaniem. No ale cóż, no, to nie jest hokej, gdzie picture of the day is the match-winning penalty from Laurent Blanc for France against the Netherlands. Under enormous pressure, the Auxerre defender made no mistake to make it 5-4 in France's favour. Clarence Seedorf had earlier missed his penalty to put France in the driving seat. Disappointment for the Dutch, elation for the French players. France now unbeaten in 27 matches, will play Portugal or the Czech Republic in Wednesday. Nie wiem, no coś... Tak, chyba jeszcze sprytniej zobaczył wychodzącego bramkarza Wiktora Bailly. Tak, tylko Bailly. Nie wiem, czy on to widział. Tylko widział, widział. Ja mówię, to jest wielkość zawodnika. Tak, on nawet przez moment spojrzał, zauważył, że wyszedł. Bo to wyglądało tu jest, tak, jest jeszcze Janek, chyba jeden bohater tego meczu, Dušan Uhrin, który wspaniale w drugiej połowie to przewidziałeś w ten sposób, że oni zaatakują, szybko strzelą bramkę, będą się bronić, ale bronili się wręcz fenomenalnie. Zorganizowany zespół, to nie było przypadku. Ogromna dokładność. Tak, mnie trochę, o tutaj jest ta no druga, i faule, druga, tak. Druga żółta kartka i w efekcie czerwona. Latal. Natomiast mnie trochę Portugalczycy rozczarowali, dlatego że po tych trzech meczach, tych ich pierwszych, można się było spodziewać, że znajdą sposób na tą zmasowaną obronę. Tutaj brakowało no, przynajmniej tego indywidualnej jakiejś gry, żeby wymusić na sędziu rzut wolny na tych 16, na 17-18 metrze. No niestety, no, stworzenie dwóch sytuacji, jedną do przerwy i teraz właśnie drugą sytuację, którą miał Kadete, ono to praktycznie musi się... Ale szkodził sobie z Domingosem, ale właściwie chyba lepszą sytuację miał. Tak, to Kadete. Slama. And Lana saves. Advantage France. Jacquet looked very cool. Blanc for France. And they've done it. France win the penalty. Oni w najbliższą niedzielę zagrają w Londynie na Wembley o tytuł najlepszej drużyny naszego kontynentu. Drużyna mocno osłabiona, zdziesiątkowana żółtymi kartkami, zdołała jednak dotrzeć do finału. O awansie Czechów zadecydowały rzuty karne. Czesi strzelali lepiej i awansowali do finału. Czesi zdziesiątkowani kontuzjami, a także żółtymi kartkami, grali w mocno rezerwowym składzie. He did exactly this against the Italians two or three times. Alan Shearer beside him. Babel, there's the corner there, touched on by Evanson. Shearer! What a marvelous start. 3 minutes and England are one in front. Touched there by Tony Adams and dreadful cover. If you watch this again, any of three English players might have come in off the back of Adams' head there. Well, they're playing determined, organized football. Helmer came forward. Andy Moller. Helmer's there again, and it's Silva, and it's in! Kuntz! The Jammers have been... Nicely plucked up there, and again a Shearer! I don't think I need to lip read. Lovely push ball inside, and Anderton. That's Sheringham. That's a good ball, and Shearer on to Gascoigne. Must go now! Will he ever get up? Yes, he does. I don't think anybody wanted this kind of ending again, but they're getting it. Shearer makes it 1-0. Shearer cool, Ince rather tense. Thomas Hessler. Even worse for a player as Platt. Yes. Bit of a joke going down at the other end, but it's serious stuff now here. Well, Pierce has waited 4 years. Gascoigne himself.
Well, we've come to know that. Sheringham. Taking it nicely with the side of his foot. All saved this time. While the 26-year-old who's had, the man who misses the final could put Germany in it, and he does. Most emphatically. I think he's tried to do a Gascoigne strut there. And the Germans have done it again. 6 years ago, they reached the final of the World Cup by the... ...stąpił przed linią pola karnego. To był faul na Poborskim i za chwilę karny znakomicie wykonany przez Bergera. Bardzo źle wykonany, proszę zobaczyć. Bramka to jest pod szczęśliwie... Pod brzuchem. Ostro strzelona piłka, dlatego nie zdążył się przedłużyć. Ja się będę na... Czeka na partnerów. Bierhoff. Bierhoff. Do Delicińskiego gol! Podstąpi i kapitalnie drugi raz Bierhoff. Mistrzami Europy zespół Niemiec. Po raz pierwszy oglądamy złotą bramkę. Polska indywidualność. Bertie Fox zwrócił się do niego. Stawiam na ciebie, Klinsy. Musimy wspólnie sięgnąć po ten tytuł. I Klinsy nie zawiódł. Królowa Elżbieta przekazała puchar Henri Delaney, najbardziej pożądany przez wszystkie drużyny na starym kontynencie. Seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance. Obok niego Zamer. Faul na pewno. Ale rzutu karnego być nie powinno. Włoski sędzia Pierluigi Pairetto zasugerował się tym, że zarówno Poborski, jak i Zamer wpadli w pole karne. Faul był, ale przed linią pola karnego. Od decyzji sędziego nie ma jednak odwołania. Patrick Berger to ten najważniejszy karny w życiu. Jeden. Uwagę, co dzieje się w polu karnym. Bierhoff i bramka dla Niemców. Z innej kamery zwrócimy uwagę na to, czy w momencie... Klinsmann. I wreszcie świetne podanie. Oliver Bierhoff. Z tyłu kadlec. Fauluje Bierhoffa. Kołba nie daje rady. Złoty gol na Wembley. Widzą Państwo bramkę, którą Alan Shearer strzelił drużynie szkockiej.